Z Ewangelii według świętego Marka. Idźcie sami na miejsce odludne i trochę odpocznijcie. Przykazanie Boże, przykazanie o odpoczywaniu, które bierze się wpierw z dekalogu, Dzień Święty Święcić, a potem z tej mądrej rady, jakiej udziela Jezus. Uwaga, istnieje odpowiedzialność moralna za brak odpoczywania. Jeżeli nie odpoczywasz, grzeszysz przeciwko przykazaniom Bożym. Jeżeli nie odpoczywasz, żyjesz niemoralnie. Przykazanie 1/7 czasu poświęcić na odpoczynek, Dzień Święty Święcić, jest tak samo ważne, jak przykazanie nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Nie jest do indywidualnego rozpatrzenia. Nie jest przykazaniem, które można potraktować jak drugorzędne albo mniej istotne. Nie odpoczywasz, grzeszysz przeciwko Bogu. Jesteś zobowiązany odpoczywać i dać szansę na odpoczynek innym. Pamiętaj o tym. Rzadko mówię o grzechu, ale dziś w tych naszych bardzo trudnych i niemądrych czasach, w których wszyscy pracujemy za dużo, a jak odpoczywamy, to niemądrze i w taki sposób, że potem jeszcze bardziej jesteśmy uwikłani w codzienność, tą trudną codzienność i jeszcze bardziej rozbici, w tych czasach trzeba Ewangelię przypominać. Do zobaczenia jutro.